wartość nakładów jest poniżej w granicach 2500 złotych za metr kwadratowy. Ja myślę, że w Szczecinku nie powstało wiele budynków i obiektów z kosztem tej wielkości. Myślę, że wszystkie są droższe. Także w ten sposób, jeżeli na to spojrzymy, ta wartość nakładów nie powinna być oszałamiająca. Proszę również popatrzeć na potężne utwardzenia, które tutaj są, zagospodarowanie gruntu. 11 tysięcy metrów kwadratowych zagospodarowanego gruntu. Także sumarycznie nakłady, mogę tak powiedzieć, są adekwatne do efektu. Czy będą tu naprawiane tylko autobusy z floty PKS-u, czy również będą mogli korzystać klienci zewnętrzni? My chcemy nie tylko kontynuować, ale jeszcze rozwinąć naszą działalność serwisową. PKS Szczecinek specjalizuje się i będzie się specjalizował w serwisie pojazdów ciężkich, autobusów, innych przewoźników oraz samochodów ciężarowych. Będziemy również walczyć o prowadzenie serwisów autoryzowanych. A czy w dalszym ciągu będzie prowadzona stacja kontroli pojazdów? Stacja kontroli pojazdów formalnie jest w drugiej firmie po sąsiedzku, w komunikacji miejskiej, więc trudno sobie wyobrazić, żeby koło siebie były dwie siostrzane praktycznie firmy, żeby robiły to samo. Czy w tej specjalizacji odnośnie pojazdów ciężkich będzie wyspecjalizowana jakaś marka? Na dzisiaj nie mogę tego niestety powiedzieć, czy uda nam się uzyskać, z której marki uda nam się uzyskać serwis. Obawiam się, że wejście w MANA czy Scania, czyli te takie topowe marki, będzie dla nas zbyt kosztowne, po prostu wymaga zbyt dużych nakładów, tam zabezpieczenie magazynowe i sprzętowe, jeśli chodzi o warsztat, są tak kosztowne, tak wysokie są wymagania, że na dzisiaj PKS-u na to nie będzie stać. Natomiast ja myślę o innych trochę markach, takich jak mamy te nowe autobusy, czyli Iveco, KPN. Panie prezesie, kondycja PKS-u jest znana. Wiadomo, że padają sąsiednie firmy, na przykład PKS Świdwin. Czy wejdziecie na tamten rynek? Czy uda się wam coś uszczknąć z tamtego tortu? Już się nam udało. Już się nam udało. Mamy nowe linie, które przejęliśmy z tamtego rynku. O szczegółowych planach nie chcę mówić, ponieważ tutaj bym rozpowszechniał rzeczy, które są właściwie tajemnicą handlową, ale muszę powiedzieć, że już część linii przejęliśmy. Mało tego, chcę powiedzieć, że dzięki tym liniom, które przejęliśmy od Świdwina i wydłużeniu ich, pewnej modyfikacji tras, na przykład mieszkańcy Barwic będą mogli pojechać bezpośrednio do Szczecina, czego do tej pory nie było.